Przegląd 21W37A w 100 sekund. 15 września 2021 roku został wydany pierwszy snapshot do Minecrafta 1.18, czyli 21W37A. Osoby, które przeglądały snapshoty eksperymentalne do tej wersji, nic nowego nie znajdą, zaś dla niewtajemniczonych szybki przegląd co dodano. Dodano w tym snapshocie było wysokość świata od kratki minus 64 do 319, nowe wielkie góry sięgające 250 kratek, podziemie generujące się poniżej kratki 0 z bloku Deep Slate, wielkie jaskinie podziemne dzielące się na wielkie wyglądające jak dziury w serze szwajcarskim oraz malutkie, długie i wijące się jak spaghetti, a także jaskinie z warstwami wodonośnymi, podziemne biomy Lush Caves oraz Dripstone Caves, nowe biomy na powierzchni Midów, górzysty odpowiednik Kłołki, Groove, Lofty Pinks, Snow-Capped Pinks, Snowy Slopes i Stony Peaks, czyli nowe biomy górzyste. Stary biom Mountain nadal przeistnieje, jednak jest trudno zauważalny i rzadki. Rzeki poszerzono oraz zaczęły one robić ładne fiordy. Generator nabrał teraz więcej wzniesień. Chmury podniesiono do kratki 196. Zmieniono system spawnu mobów. Teraz się mogą jedynie zrespić, jeśli światło bloku jest na poziomie 0. Dodano opcję ułatwień dostępu, aby zatrzymać miganie nieba podczas burzy oraz posegregowano kontrolsy. Na koniec warto dodać, że stan jest bardzo niestabilny i bardzo lagujący. Nie da się na nim grać na światach stworzonych na starszych wersjach. Po bardziej szczegółowy snapshot odsyłam na kanał Tidzimi. To tyle na dziś.